W dzisiejszym odcinku zawalczymy o nowy karnet w Stumble Guys. Jak możecie zobaczyć, dokładnie w tym miejscu mamy nowy karnet i dzisiaj jedna osoba z nas kupi cały karnet, ale czy będę to ja, czy Ewela, okaże się dopiero na samym końcu odcinka. W dzisiejszym odcinku będziemy walczyć w 3 rundach. Jakie to będą rundy, zobaczcie za chwilę, a wy oczywiście zostawicie łapki w górę i subskrypcję, jak lubicie, na naszym kanale Stumble. Runda pierwsza polega na tym, że kręcimy 10 razy kołem i kto będzie miał więcej legendarnych lub coś specjalnego, wygrywa pierwszą rundę. Gramy oczywiście do 2. Kto będzie miał 2 punkty, zakupi sobie dzisiaj karnet. To będzie bardzo szybkie wydanie 175 żetonów. Trzymajcie kciuki. I Rafał ma chyba więcej specjalnych skinów. Prawie miałam jednego punkcika. Prawie był legendarny. Tutaj trochę jest niesprawiedliwie, bo jak ktoś wydropi coś specjalnego, to to jest naprawdę wow. W sensie, no, ciężko wydropić coś specjalnego, a tutaj mimo tego jest jeden punkt. Także lepiej wydropić legendę. Ale z tego, co widzę, mi lecą same epiki. Czy to jest ostatnie kręcenie? Chyba przedostatnie, albo ostatnie, już się zgubiłam. I zobaczmy, epik. Także wydaje mi się, że to jest ostatnie kręcenie. Nie! Dobra, jest jeszcze jedna szansa. Legenda. No dajcie legendę. No patrzcie, ile tu jest legend. Czemu nie poleci legenda? Trzymajcie kciuki. Legenda jeden punkt. Coś specjalnego również jeden punkt. I zobaczcie, o jeden od coś specjalnego. I uwaga, mamy znowu epika. W sumie to wszystko już mamy. Trzecie losowanie. Zobaczmy, co będzie w trzecim losowaniu. I prawie mieliśmy legendę. I jeszcze zobaczmy teraz, czy coś tutaj jeszcze wyleci, czy nie. Ej, jaka fajna supermenka. Ja w ogóle zapomniałem o tym skinie. Ostatnie kręcenie na tą chwilę. I zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Ewela, na tą chwilę jest remis. Teraz twoje losowania. Czuję, że będzie legenda nieblisko. Czy my, Rafał, kręcimy jakąś ilość zakręceń? Czy kto pierwszy po prostu wydropi coś legendarnego? O nie! Nie no... 5 razy, tylko 5 razy, Ewela, losuj tam. Losuję już trzeci raz i na razie mam epika. Rafał w ogóle chyba nie zrozumiał, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że wy zrozumieliście. Kręcimy dalej. No na razie Rafał nie zapowiada się na nic legendarnego prawie. Tak zwolniło nagle. Tutaj coś czuję, że tutaj coś Rafał maczał chyba w tym palce. Jest! Mamy legendę króla dodatkowo i ja nawet go nie miałam, także to jest bardzo dobra nowa rzecz. Trzymajcie wszyscy kciuki i chyba... Ej, jest! Już jest remis, bardzo dobrze. I drugi punkt... Nie, dobra, jest na razie remis. Prawie mieliśmy teraz drugi punkt. Czy będą jeszcze? Wydaje mi się, że jeszcze jakaś legenda będzie. Dobra, nie ma. To jest trzecie losowanie. Czy jeszcze dwa? Dobrze by było wygrać tam pierwszą rundę, żeby nie było remisu. Bo remis będzie najgorszy. I ostatnia szansa na coś legendarnego. I nie ma, Ewela. Pierwsza runda jest remisowa, więc lecimy teraz do rundy numer 2. Jak widzicie, w drugiej rundzie będziemy rywalizować ze sobą, kto dalej dojdzie w rozgrywkach z losowymi graczami. Także ja odpalam i tak jak Ewela powiedziała, kto będzie dalej, ten zdobywa jeden punkt. I jak możecie zobaczyć, jestem w pierwszym rzędzie. Ewela, u ciebie jak to wygląda? U mnie wygląda tak, że ja się nie podpalam. Idę powolutku. O kurde! Nie, co ja zrobiłam, Rafał? Ewela, czy ty w ogóle przejdziesz to? A gdzie ty jesteś w ogóle? Ty jesteś pierniczkową, ja byłam zaraz za tobą, teraz się skamasz, to ty. I, aha, czyli przeszłaś normalnie, no to lecimy do drugiej rundy w tej rundzie. Rafał, ja teraz chwilę muszę być skupiona, okej? Okay? Bo tutaj wiecie... Ja jestem obok ciebie, jestem przed tobą! O nie! O ja, czy... Muszę cię wyprzedzić, dobra, Ewela tutaj zginęła. Nie, prawie. Nie, nie, jest. Rafał, jestem przed tobą. Ja myślałam, że tutaj będę najgorsza, a tutaj tak pięknie, także wygrywamy ten karnet. Mi się wydaje, że Ewela wygrałaś, bo ja w ogóle nie doszedłem do... Nie. 3 punkty na mnie. Przechodzimy teraz do rundy numer 3. Runda numer 3 polega na tym, że będzie to runda niestandardowa. W sensie będziemy mieli 3 mapki i ja wybieram pierwszą mapkę i będą to Hot Wheelsy. Drugą rundę zróbmy sobie czerwone, zielone. I trzecia runda, niech to będzie jeszcze raz Hot Wheelsy. I kto przejdzie dalej? Albo będzie remis, albo Ewela będzie otwierać. Dobra, ja wyskoczyłem już do przodu, Ewela, i jestem w dobrym miejscu jak na razie. Ja w ogóle nie bardzo lubię tą mapę, tak początkowo tutaj, bo często jest tak, że to czerwone mnie nie wybija, nie wiem dlaczego. Ewela, ja jestem pierwszy jakby co, lecę do zielonego samochodu. Ty jesteś rzeczywiście pierwszy, myślałam, że jesteś koło mnie, a tu ten, ty wyprzedziłeś wszystkich i to także wow. Proszę bardzo, wskakujemy i no czekamy teraz tylko... Na drugą rundę. Dobra, ja też przeszłam, także jeszcze nic straconego. Tutaj wydaje mi się, że też razem przejdziemy, chyba że naprawdę ktoś zrobi jakąś mega wtopę. Jak widzicie, Rafał stoi koło mnie, on tutaj mnie śledzi. Ja wyjdę na spokojnie, idę sobie, czekam. Co ten Rafał porobił? Dobra, Rafał spadł. Teraz ja się boję, zaryzykować czy nie? Ryzykuj, dawaj, gościu. No ryzykuję, Ewela, pewnie, że ryzykuj. To nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dobra. Oj, 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 nie jest, jest dobrze, bo jest. Ja ten...
Co to było? Ewela pierwsza na mecie. Dobra, mamy trzy osoby. Ewela, kto dojedzie jako pierwszy, ten wygrywa. I albo będzie remis, albo po prostu ty to wygrasz. Dobra, ja tutaj się... Nie, ale mnie popchnęło. Nie. Patrzcie, się idziemy łeb w łeb. Patrz, jestem za tobą już. Szybko. Walniesz zęba. Nie. Dawaj. I wygrałam, dobra. Proszę bardzo, tutaj proszę mi kupić karnecik, bo to za twoje pieniążki. Aktywujemy, proszę bardzo. Ej, 1200, nawet nie wiedziałem, że to tyle. Cały karnet odblokowany, także teraz odbieramy sobie i może coś jeszcze fajnego tutaj wykręcimy. Bierzemy sobie... O, szczęśliwe kręcenie. Nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle jest. Kolejna skórka losowa, jak obstawiasz, jaki kolor będzie? Zielony. Ja obstawiam, że będzie legendarny, bo tutaj to będzie nagroda za to zwycięstwo. Szary. No, oczywiście Rafał jak coś powie, on jest wiedźmą i on zawsze wszystko ma rację. Dobra, trzymajcie oczywiście za mnie kciuki. Chociaż ja i tak tutaj już mam swoją wygraną i będzie epic. Dobra, lecimy z kolejnym skinem. Zwykłe lub lepsze i mamy epickie. Serio, mamy zwykłego. Czy tu w ogóle coś specjalnego możemy wydropić z tego? Chyba nie możemy, także jedynie co to jakieś legendarne. No i oczywiście te nowe rzeczy, które są dodane. Mamy rzadkie, no na razie to widzę, że coś mi średnio to idzie. Dobra, lecimy z kolejnym. Fajny, bo tam był ten Superman, chciałabym go, bo jego nie mam. O, i tu już jest najlepszy most możliwy z tego koła, czyli epic. I mamy oczywiście rzadkie, no bo rzadkie są najtańsze, znaczy najmniejsze. Kręcimy kolejny raz kołem i zobaczmy... Nie ty power. Widzisz, tutaj Rafał się śmieje, ale tak szczerze to na razie tak cienko bym powiedziała. Tylko Rafał to się nic nie... Ale będziesz miała skiny, nie? Będę miała skiny te, które są gwarantowane, czyli ten pierwszy, który tak mówi, że jest fajny i on jest fajny, bo jego tak mało co widać, więc ludzie myślą, że cię nie ma, a tak naprawdę jesteś. I ten ostatni jest fajny też. Tak, ten minecraftowy to jest chyba, nie? A wy napiszcie w komentarzach, który wam się podoba, ten z pierwszego stopnia, ten z ostatniego, jak widzicie, zwyklaczek. Tu będzie coś fajnego. Tak mi się wydaje. Ej, Rafał jest wiedźmą, jak tu będzie coś fajnego? Wiedźma by była. To był akurat czarodziej, ale no niestety nie zawsze się to sprawdza. I mamy tutaj jakiegoś takiego... Mi się takie skiny w ogóle totalnie nie podobają. O, tutaj sobie odbierzemy tą emotkę, bo ona jest fajna. I na kolejnym tutaj kręceniu będzie pewnie znowu rzadkie. Nie, epickie. Nie, rzadkie. Chociaż jedna legenda musi być. Cały czas nam... coś specjalnego. Bo fajnie. Ale tu nie ma w ogóle specjalnych, wiesz? No, nie. Jakby było coś specjalnego, to było fajnie, to rzeczywiście. Ej, to zostały jeszcze tylko trzy. I ten gwarantowany na końcu i chyba najbardziej cieszę się z tego ostatniego skina. No ale jakbym nie odblokowała wszystkiego, no to tego ostatniego bym nie miała, dopiero musiałabym wszystko tutaj wbijać. Mamy tutaj jakiegoś ninja i pewnie taki ninja wypadnie. Epickie. Szkoda. I mamy... O, nie wiem czy go mam, ale on jest fajny. A, mam go już. Chcesz odebrać? Tak. Pixel Guy. Mamy tutaj jednego z lepszych skinów chyba właśnie, jakie teraz są. Bo moim zdaniem on jest kozacki. Mega kozak. Także oczywiście my zapraszamy na pozostałe nasze odcinki i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.